Ja nie znam sprawy, od razu mówię, z żony. Jak się nazywa? Klaudia. Klaudia. Tam o to jakieś pieniądze idzie, tak? O jakieś reflinki do Fortnite'a, coś takiego. Co jest najnowsze? To powiedzcie mi, który film obejrzeć, taki najnowszy, żeby to najnowsze światło zostało rzucone. Ten tydzień. Mandzio ogląda. Wejdź na kanał Zonego. Aha, Zony. Okej. Zostałem. O, 7 godzin temu. O, okej. 35 minut. O Jezus. Dzięki. O, nie podpisałeś się. Dzięki za 5 zł. Siema, tutaj Zony. Jest godzina 3:53. Przebudziłem się. No i nagram ten materiał, który wam już obiecałem, bo nasz oponent mitoman niestety tego nie zrobi. Ojej, wiesz co, podejrzane, otłumaczyłem to na początku live'a, wiesz co? Przesuń sobie tym paskiem na pierwsze 20 minut i tam znajdziesz, jak opowiadam i pokazuję wiadomości, że to widzowie mi podsyłali argumenty, a nie brałem ich od w ogóle poland. Ja o tym już gadałem, nie będę się powtarzał. Jakby skomentowałem cały ich Twitter, to te wszystkie ich oskarżenia. A nie chcę im poświęcać już więcej czasu na live'ie, aczkolwiek poświęcę jeden odcinek. No wiadomo, tam wrzucę z 3-4 reklamy i trochę golda wpadnie. Chciałem po prostu nagrać materiał po wypuszczeniu jej materiału, żeby się odnieść tam do niektórych rzeczy, ale zrobię to. Dobra, spamujecie tym kiki świat. No, zaraz wrócimy do Zonego, tylko sprawdzimy te kiki świat wasze. Kiki świat, szczepionki. Ale to powiedzcie, gdzie to mówi? To tu mówi Ognisko w górach? Ostrzeżenie dla widzów YouTube? Możecie spodziewać się wysypu filmików na YouTubie, w których YouTuberzy właśnie promują szczepienia na koronawirusa. Pomyślałem, że muszę wam o tym powiedzieć, bo to jest ważna sprawa dla mnie. Coś tutaj naprawdę śmierdzi. Daję wam to po prostu. Oho, jest. O, ja to lubię. Jak jest dowód, to ja lubię. Tak, żebyście wiedzieli, żebyście się nie dali nabrać YouTuberom innym. No tak, ale ja bym chciał też widzieć przynajmniej maila. Ja nie chcę widzieć całego maila, ale czy to jest mail rządowy, czy to jest mail typu rampam pam pam małpa buziaczek.pl i wtedy to by było jasne. Także przynajmniej pokazał domenę. Że te szczepionki są takie wspaniałe, bo oni po prostu za to O, coś tam było chyba. A może nie? Sobie kiedy robimy Marko Dziżą w końcu? Oj, nie wiem. Nie mam czasu na tworzenie marki odzieżowej. Szczepionki są takie wspaniałe, bo oni po prostu za to dostali gruby hajs. Witajcie, dzisiaj jest. Ja mówię, 13 minuta. Ale bym pojeździł. Tak po Islandii tak sobie jeździłem. Jesteśmy już na kempingu, ale powiem wam coś ważnego. A ja wam powiem coś ważnego. Bo ja. To za chwilę. Dzięki kolego za donata. Ice. Pol. Bo nie wiem, czy kojarzycie, ja dostałem na Islandii autko. Ej, dlaczego oni mają tylko tych? Mieli więcej. Dostałem na Islandii autko i ja im obiecałem, że im dobiję do 20 tysięcy obserwujących za to autko. Dostałem takie tam, ja lubię to autko, takie stare, tam warte, nie wiem, 13, 14, 15. Koła, ale powiedzieli, że kiedy będę przyjeżdżał na Islandię, to będę mógł używać tego autka i ja się bardzo cieszę, bo to jest ogromny koszt auto na Islandii, więc dla mnie to jest naprawdę, bardzo mi koszta to obniży, nawet te wyprawy z wami, bo chłopaki mi dadzą na przykład na 1-2 dni jakieś busy, żebym mógł was przewieźć z jednego miejsca na drugie i tak dalej. Więc bardzo bym was prosił, żebyśmy dobili przynajmniej na tym live'ie im trochę tych obserwujących. Czekajcie, oni wrzucili jakieś zdjęcie ze mną? Nie, nie wrzucili.
No i te autka są fajne, bo tutaj można namiot sobie rozstawić na dachu. Ja spałem w takim namiocie i powiem wam, że jest ciepło. Bo oni też dają śpiwory, dają właśnie jakieś tam garnki, że można sobie biwakować, jest zajebiście. Więc fajnie, prosiłbym was, żebyście dobili im do 10 tysięcy. Jeżeli oczywiście jesteście dorosłymi ludźmi i kiedyś się wybieracie na Islandię, bo jak jesteście 5-latkiem, to po co? Pozdrowienia. Dzięki, Matt Matthew. Dzięki wielkie. Dobra, wklejam wam link na czacie teraz. Dobra, i teraz wracamy do tego odcinka głównego. Fajnie, że dobijacie, fajnie. Ważnego, bo dostałem pewnego maila od agencji marketingowej. Czasami dostaję takie maile właśnie z propozycją współpracy, ale ta współpraca jest wyjątkowa, bo aż mnie po prostu zdenerwowała. Pisze do nas pani Małgosia z... Uf, coś tam było. Z agencji Cube Group. Cube Group. A, Cube Group, taka. Aha, profil, jakieś tam legitne coś. Oczywiście ja tutaj do pani Małgosi nic nie mam, bo prawdopodobnie ona tylko pracuje w tej agencji. Wysłała nam taki list z informacją o współpracy, także jej się nie czepiamy, nie prześladujcie tej pani. Po prostu ona musiała napisać to w imieniu agencji. No i czytamy tak. Dzień dobry. Reprezentuję agencję... Tak, 20K miało być, ale ja jestem świadom, że nie dobiję na jednym live im do 20 tysięcy. No, luz. Powoli, powolutku, powolutku. Cube Group, a konkretnie Influency, naszą komórkę odpowiedzialną za współpracę z twórcami... Cube Group, a konkretnie naszą, dla Centrum Informacyjnego Rządu szukam twórców internetowych, którzy zgodziliby się wesprzeć kampanię. Czy byli Państwo zainteresowani? Kurwa, gość, weź, nie wchodźcie na tą stronę, co ten typ z donate'ów promuje, bo to pewnie jest jakiś scam. Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem? Jeśli współpraca jest możliwa, to prosiłabym o informację, jaki byłby koszt odcinka. Ja mogę zrobić za 500 tysięcy. ...internetowymi, influencerami oraz gwiazdami. Dla Centrum Informacyjnego Rządu szukam twórców internetowych, którzy zgodziliby się wesprzeć kampanię promującą szczepienia na koronawirusa. Czyli już teraz mogę wam powiedzieć, że możecie spodziewać się wysypu filmików na YouTubie. Nie, powiem wam, że ja bym nie zrobił, bo trener by mnie pobił mój. No. W których YouTuberzy właśnie promują szczepienia na koronawirusa. I żebyście się nie dali zwieść, bo to będzie po prostu płacone. Grube pieniądze z naszych podatków, z moich, z twoich, będą szły na youtuberów, którzy będą mówić, jakie te szczepienia są piękne i idźcie się zaszczepić. Dzięki Lukas 1985 FCB, 50 zł, dzięki wielkie. Powiem wam coś śmiesznego, nie? Wszyscy ludzie mówili, ja to się nie szczepię, ja to się nie szczepię. I zobaczcie, nagle wyszła informacja, że celebryci się zaszczepili bez kolejki. I nagle ludzie, jak to bez kolejki? I to ja też chcę bez kolejki, oni mogą bez kolejki. Ja, gdzie jest moja kolejka? Ja się chętnie zaszczepię. Ja już się nie, ja już, już pójdę do tego szczepienia, raz, dwa, jak Janda się zaszczepiła bez kolejki. O Jezu, co to ma być? Zobaczcie, jak to działa na psychikę, nie? Tak się nikt nie chciał zaszczepić, tam chyba było z 70% osób było przeciwna szczepieniu. Nagle jak wyszła ta informacja, że celebryci się szczepią bez kolejki, to nagle 45, nagle to spadło z 70% do chyba 40% czy coś takiego. Kurde, jakie to jajca są, nie? No i dalej czytamy tak. Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem? Zdaję sobie sprawę, że nie jest to standardowa propozycja współpracy, jednak temat jest bardzo ważny. Ciekawe, czy te szczepionki są tak bezpieczne, że wszyscy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka po prostu jest tutaj, mówiąc wam, że idźcie się zaszczepić, czy biorą ci YouTube... Czy ja jestem antyszczepionkowcem? Ja bym tak nie powiedział. Życzymy zdrowia dla córki Daniela, jednocześnie zapraszamy do obejrzenia naszej pierwszej produkcji Historia polskiego MMA w 4 minuty.
O, obejrzę sobie zaraz. Dzięki. Ja nie jestem antyszczepionkowcem, ale po prostu ja jestem obserwatorem. Ja to lubię poczekać, popatrzeć, co się dzieje, posprawdzać z tego źródła, z tego źródła, z tamtego źródła, z tamtego źródła i dopiero jakąś opinię będę miał. Ja to tak na szybkości to ja nie chcę. Ja już jestem schorowanym człowiekiem, mam cukrzycę i tak dalej. Najpierw posprawdzam, czy to jest na pewno bezpieczne, czy tam nikt nie ma powikłań i tak dalej. I wtedy będę podejmował decyzję. A na razie to tam... No, czekajcie, reżyser życia. Ja tam już się zaszczepiłem. To prawdziwy reżyser życia? Wątpię. Co sądzisz o Dodzie? Doda mi kiedyś powiedziała cześć. Chyba w For Fun TV kiedyś. Że potem odpowiedź... Więc miła jest. Odpowiedzialność, jeżeli coś się stanie. Bo ja na przykład nie ufam ani rządom, ani ludziom, którzy wymyślili tą pandemię, bo to wszystko wygląda na jakąś wielką ściemę światową. Takie mam zdanie, jak wy macie inne, to nie ma problemu. Tylko po prostu tak wam mówię, że teraz youtuberzy będą po prostu mieli płacone za to, żebyście oglądali ich filmiki, w których promują właśnie szczepionki. Dziwne, że rok temu na grypę nikt takich... Ja nie wiem, czy to jest legitne, nie będę się wypowiadał, bo jeżeli on wprost mówi, że Cezary Pazura spod, zaraz zobaczymy, jeżeli on wprost mówi, że się nie chce szczepić, to raczej by mu nie wysyłali takiej oferty. Ale też bardzo często te agencje reklamowe nie robią żadnego researchu. Ja wam mogę zaraz pokazać, bo na przykład wiecie, ja nie jem mięsa i mówię to wprost, a dostałem ofertę z McDonalda. Gdzie to mi od razu pokazuje, że gość nawet nie wie, nie sprawdził, czy ja, co, jak ja się odżywiam i tak dalej. Nie wie na przykład, że mam cukrzycę, więc logiczne, że nie będę promował niektórych rzeczy, a mi wysyłają, ej, może McDonalda, ile byś chciał za promocję nowego hamburgera, drwala i tak dalej. Ja tam im odpisałem, że no tak nieładnie odpisałem, ale kiedyś może wam to przeczytam. Dobra, mówiliście, że kurczę, przed chwilą jakieś dwa filmy. Te jeden MMA i jeszcze ktoś powiedział. A, tą spot Pazura. To jestem ciekawy tego. O, 5 dni temu, 7000 wyświetleń, 5 dni temu. To jakoś słabo ten spot im idzie. I dlaczego Wirtualna Polska to wrzuciła? Nie ma żadnego innego oficjalnego? Kancelaria premiera. Zrobię to dla siostry. A ja? Dla brata. Ła, nie w szczepionkę. Za śmieszne. Nie w szczepionkę, zawsze śmieszne. Zrobię to dla niego. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Dla kochanki. Dla nas. Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie. Dla nich. Ja wam powiem jeden film, który dużo mówi mniej więcej, co ja myślę o tym wszystkim. To mi kiedyś Monika podesłała. Ja zobaczę, czy znajdę, ale w samo sedno. Znaczy, ja wiem, że wy się z tym nie zgodzicie, bo tam... No i wiecie, ja to jestem bardziej za zwierzętami, a nie za ludźmi. Wy możecie mieć inne zdanie, ale gość to powiedział... No, tak ciekawie. Monika mi to kiedyś podesłała. Ona mi za dużo rzeczy nie wysyła. Krzepiąca wiadomość, tygodnik nie. Ale to nie jest z tygodnika, nie, tylko oni po prostu rzucili. Krzepiąca wiadomość, tygodnik nie. O. Kurwa, nie będę się teraz logował. Trzeba się zalogować. Proszę nie. Co to jest? Watchwood? Na stronie serio są nagie foty wersów i nie gadaj głupot jak nie widziałeś. Dzięki cztery bardzo. Dzięki. Cztery wpłacił 20 zł. Uśmiech. Czekajcie, ja się muszę na Facebooka zalogować. Ja nie lubię, bo zaraz ktoś do mnie napisze jakąś wiadomość, wyskoczy, wyjdą jakieś tajemnice tutaj, jak, że chcę na przykład podbić świat. Niedobrze, ale dobra, zaloguję się.
Gdzie, jakie miałem hasło? Patrycja Moczanow jest najładniejszą dziewczyną na świecie. Nie, bo zmieniłem wcześniej, takie miałem. Na przykład muszę się skupić teraz. Moje hasło na Facebooka. Chyba takie będzie. Seba wpłacił 40 zł. Nie, złe, kurde, poczekaj. Jeszcze raz. Pozdrawiamy Zuk. Działa. Dobra. To już mogę odpalić. Proszę Państwa, wydaje mi się, że mam krzepiącą wiadomość. Słuchałem przed chwilą słyszałem w radiu, że to maleństwo, koronawirus, to stworzonko stworzone przez Pana Boga albo ewolucję.